Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Środa Popielcowa rozpoczyna okres 40-dniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości, Świąt Paschalnych, Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej w Wielki Czwartek. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły. Post zgodnie ze swoją nazwą nawiązuje do 40-dniowego pobytu Chrystusa na pustyni, gdzie pościł i był kuszony przez szatana. Jezus udał się w miejsce odosobnienia zaraz po przyjęciu chrztu z rąk świętego Jana. Wtedy też święty Jan nawoływał do pokuty oraz przygotowania na przyjście Zbawiciela, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Post jest więc jednym z elementów pokuty. Już w starożytności na znak pokuty posypywano sobie głowy popiołem. Jeszcze na początku XX wieku w Popielcu trwały zabawy. Karnawał kończy się pod koniec dnia dopiero wtedy, gdy głowy wiernych zostały posypane popiołem. Rytuał wprowadzono do liturgii kościoła około IV wieku i aż do X wieku przeznaczony był dla osób publicznie odprawiających pokutę. Ten prosty obrzęd stanowi pozostałość po starożytnej liturgii nakładania pokuty na publicznych grzeszników. Pokutnicy gromadzili się w świątyni, wyznawali grzechy, kapłan zaś posypywał ich głowy popiołem, nakazując opuszczenie wspólnoty na czas pokuty. Progi świątyń wolno im było znowu przestąpić dopiero po spowiedzi w Wielki Czwartek. Popielec, zaczął się Wielki Post, skończyły się karnawały, zabawy i pączki. Teraz trzeba nawrócić się. Wiesz, co to znaczy? Źle idziesz. Nie w tę stronę. Zatrzymaj się. Nawróć się. Ty stoisz plecami do Pana Boga. Odwróć się buzią. Trzeba powiedzieć: Boże, bądź miłości mnie grzesznemu, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Trzeba powiedzieć i uczynić. O godzinie 16:30 papież Franciszek poprowadzi na Awentynie procesję pokutną do Bazyliki Świętej Sabiny, gdzie będzie miał miejsce obrzęd posypania głów popiołem. Rząd przyjął pierwszy pakiet w zakresie tzw. umów śmieciowych. Projekt zakłada, że zatrudnieni na umowę zlecenie uzyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wyższe świadczenia. Zmiana ma też pomóc ograniczyć patologiczne nadużywanie umów cywilnoprawnych zamiast etatów. Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt wprowadza obowiązek, by osoby pracujące na umowę zlecenie opłacały składki przynajmniej od wysokości płacy minimalnej. Proponowane regulacje dotyczyć będą osób posiadających co najmniej dwie umowy zlecenie oraz osób prowadzących pozarolniczą działalność, dodatkowo wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenie, których podstawa wymiaru jest niższa niż minimalne wynagrodzenie. Opozycja wskazuje, że wprowadzane zmiany nie zwalczą problemu nadużywania tzw. umów śmieciowych. Można uznać, że jest to krok w dobrym kierunku, ale zdecydowanie za mały. No, on nie zmieni sytuacji w znaczącym stopniu. Takimi kwotami nie można rozwiązać całego tego problemu, który w tym wypadku jest tutaj zaledwie rozpoczęty do rozwiązywania go jako całość i uważam, że potrzeba dalszych działań. Obecnie tylko pracownicy zatrudnieni na etacie płacą składki do ZUS od całego wynagrodzenia. Osoby, które mają kilka umów zlecenie, podlegają ubezpieczeniu społecznemu tylko na bazie jednej umowy, bez względu na wysokość wynagrodzenia. Państwowa Inspekcja Pracy alarmuje, że w 2013 roku co piąta umowa cywilnoprawna powinna być zwykłą umową o pracę. Nie ma groźby epidemii grypy na Dolnym Śląsku, uspokajają władze województwa. Ta informacja pojawiła się w kontekście przypadków śmierci trzech pacjentów w szpitalu w Legnicy, u których wykryto wirus grupy H1N1. Pod koniec lutego na oddziale hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy u 8 pacjentów wykryto wirus grypy H1N1. Dwie osoby zakażone wirusem zmarły w piątek, w sobotę trzecia. W tym konkretnym przypadku, legnickim, mieliśmy do czynienia z osobami, które chorowały na choroby onkologiczne i to one były przyczyną zgonu.
Tłumaczy Jerzy Michalak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Obecnie na legnickim oddziale hematologii przebywa 5 pacjentów, u których stwierdzono wirus H1N1. Sytuacja jest opanowana, mówi Andrzej Hap, wicedyrektor legnickiego szpitala. 5 pacjentów, którzy przebywają w tej chwili w oddziale hematologicznym, jest odizolowanych. Z tych 5, 4, z tego co mi przekazała pani ordynator, jest w dosyć dobrym stanie zdrowia. Jedna osoba w troszeczkę poważniejszym, ale na ten moment jeszcze nie wymaga jakiegoś pobytu w oddziale intensywnej terapii. Na wszelki wypadek niektóre szpitale wprowadzają ograniczenia w odwiedzinach, mówi Jerzy Sypuła, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. W szpitalu Kamińskiego, przy ulicy Kamińskiego Specjalistycznym, wprowadzono ograniczenia w odwiedzinach ze względu na zwiększoną liczbę stwierdzonych przypadków zachorowań grypowych czy grypopochodnych, grypopodobnych wśród dzieci. W związku z tym dyrektor podjął decyzję o ograniczeniu wizyt. Obecnie mamy do czynienia wyłącznie z sezonowym wzrostem zachorowań, uspokaja profesor Krzysztof Simon, wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych. Jest jak zawsze co roku grypa o tej porze i niczym liczba tych przypadków się nie różni jak w latach poprzednich. Ma i na dzień dzisiejszy jest mniejsza. W tym zdarzają się zachorowania, mamy to potwierdzone, tym wariantem. Ale wariant klinicznie przebiega tak samo jak inne szczepy grypy. Co roku w Polsce na grypę zapada ponad 1 000 000 osób. Lekarze przypominają, by uniknąć zakażenia, wystarczy odpowiednia higiena i unikanie kontaktu z nosicielami wirusa. 5 marca 1940 roku władze sowieckie wydały tzw. decyzję katyńską. To w jej wyniku doszło do komunistycznej zbrodni. Strzałem w tył głowy pomordowano ponad 22 tysiące obywateli polskich, w tym ponad 10 tysięcy oficerów wojska. Był to zamach na polskie elity. A dziś pamięć o tej tragedii oraz polskich bohaterach przywraca Muzeum Katyńskie. Jest to muzeum, które daje każdemu, kto pochyli głowę nad gablotami, z tymi przedmiotami, daje szansę zastanowienia się nad marnością życia ludzkiego, ale też daje szansę zastanowienia się nad tym, co jest istotą tej sprawy, ażeby nigdy taka zbrodnia powtórzyć się nie mogła, ale żeby nie mogła się powtórzyć, trzeba o niej pamiętać. Rosja dokonała udanej próby międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Pocisk może przenosić głowice jądrowe. Wcześniej o testach były informowane Stany Zjednoczone. Jednak w obliczu kryzysu na Ukrainie działania Rosjan stawiają na nogi cały świat. W związku z sytuacją na Krymie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Rosji. A dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się polski Sejm. Rosyjskie Ministerstwo Obrony powiadomiło o pomyślnym wystrzeleniu międzykontynentalnej rakiety balistycznej w obwodzie astrachańskim. Pocisk ten może przenosić głowice jądrowe. Szkolno-bojowa głowica rakiety trafiła w umowny cel na poligonie Sary-Szagan w Kazachstanie. Takie testy dziwią, tym bardziej w obliczu konfliktu na Krymie. Prezydent USA Barack Obama nazwał interwencję Rosji w autonomicznej Republice Krymu pogwałceniem prawa międzynarodowego. Powiedział, że argumenty, którymi posługuje się prezydent Rosji Władimir Putin, uzasadniające swe posunięcia wobec Ukrainy, nie są w stanie nikogo zwieść. A wśród swoich tłumaczeń Władimir Putin wskazał na antykonstytucyjny przewrót i zbrojne przejęcie władzy, do których doszło na Ukrainie. Ocena może być tylko jedna. To, co się stało na Ukrainie jako całość, to niekonstytucyjny zamach stanu i przejęcie władzy. I wyrażony zachwat władzy. Co więcej, Władimir Putin przekonywał, że samoobrona Majdanu była szkolona m.in. w Polsce, dzięki czemu mogła tak sprawnie działać i doprowadzić do zmiany władzy. Do tych słów na konferencji prasowej odniósł się premier Donald Tusk. No nie mogę zaakceptować tych sformułowań, jakie padły na tej konferencji. One są bardzo, bardzo dalekie od rzeczywistości. Z inicjatywy Polski spotkała się Rada Północnoatlantycka, by już po raz drugi omówić sytuację na Krymie, gdzie wciąż jest niespokojnie. Mieszkańcy Krymu, w większości Rosjanie, chcą sami zadecydować o swoim losie.
Jednak Okręgowy Sąd Administracyjny w Kijowie uznał za bezprawne decyzje Parlamentu Autonomicznej Republiki Krymu o wyborze premiera oraz o rozpisaniu referendum w sprawie rozszerzenia pełnomocnictw autonomii Półwyspu. To były informacje dnia. Przed nami prognoza pogody, a kolejne wydanie po modlitwie Anioł Pański. Zostańcie Państwo z nami. Cześć Boże, Julita Mirecka. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i zapraszam na prognozę pogody. Nad Europą dziś przebudowa pola barycznego, niża na południu kontynentu i nad Wyspami Brytyjskimi. Natomiast pozostała część Europy pod wpływem układów wysokiego ciśnienia. W najbliższym czasie północna Polska znajdzie się pod wpływem pola podwyższonego ciśnienia, a nad obszar kraju zacznie napływać wilgotna masa powietrza. Na zachodzie Europy dziś więcej rozpogodzeń. W rejonie Bałkanów, a także na wschodzie dużo chmur ze słabymi opadami deszczu. Ciepło na zachodzie około 11 stopni Celsjusza, na południu do 15 stopni w Rzymie, a także w Atenach. Natomiast najchłodniej na wschodzie i w Moskwie temperatura ujemna. A jaka pogoda czeka nas dziś w kraju? Zobaczmy. W północnej i wschodniej Polsce dużo chmur z opadami deszczu. Na Podlasiu i Polesiu śnieg i deszcz ze śniegiem. Więcej przejaśnień możliwych rano na Dolnym Śląsku, a po południu w zachodniej części kraju. W najcieplejszym okresie dnia na termometrach będzie od 4 stopni na Podlasiu, blisko 7-8 stopni w centrum, do 9-10 w południowo-zachodniej Polsce. Wiatr ze wschodu skręcający na północ będzie wiał słabo i umiarkowanie, a barometry w Warszawie wskażą w południe około 1016 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosło. A jaka pogoda czeka nas dziś w poszczególnych regionach? Zobaczmy. Zapraszam. Wszystkim Państwu dziękuję i zapraszam na kolejną prognozę pogody tuż po informacjach dnia o godzinie 12. Zapraszam i do zobaczenia.